Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Forever. Zapraszam Was na y, kolejny po roku, chyba, ponad przerwy. Materiał złota. Jest to moja bitewka. Już dawno musiałem. Wersję to jest chyba 1.13. Wersję musiałem ją ściągnąć, żeby to demko móc odpalić. Y, nie wiem dlaczego. O, mam to wersję w języku niemieckim. Ale mniejsza z tym. Y, próbowałem. Odpalać to przez wod Version Manager Ale jakoś nie mogę sobie z tym poradzić, w ogóle ściągnąłem tą wersję 1.13, ale Nie mogę jej zobaczyć W sumie w programie Nie stwierdziłem i przyla, po prostu przyniosłem ten plik na Tak, piękny blindfire Blindshot Przyniosłem sobie tą wersję z replayem Przyciągnąłem na Plik exe Tej wersji Uda się trafić? No, oczywiście, forever tutaj piękny aim. Prosto rodem z cs hmm. Teraz jak tam ten e, główny kanał jest, można powiedzieć, e, martwy, to stwierdzenie, że może trochę wotę dla was e, ponagrywam. u piękny strzał. E, sorry za ten... za tak te, nie, nie, niemiecki. Nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego. Może po prostu z, ta wersja ta wersja, którą sięgnęłem, może ma język niemiecki, tak naprawdę w, 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 w już w, w, plikach, w plikach gry. Co do bitewki, mamy tutaj bitwę na tierach 10., 9 i 8. Także. Wiem, nie ma się czymś, czym szycić, szczycić. Grać dziesiątką na ósemki to jest e, faktycznie nie lada kurde wyczyn. Ale nie ja nie uważam się za e, jakiegoś wyśmieliny tego gracza. Ja nie jestem skill, ja nie jestem multi, nie jestem jakimś tam inny, e, innym grajkiem. Nie gram też często w tego Wota, chociaż sądząc po ilości dych jaką wbiłem, można się z tym kurde nie zgodzić. Tutaj mam problem ze znalezieniem jakiegoś weak spota, ale to są dwa, dwa czołgi: 260 i Emil. Które ciężko z takiego dystansu nawet leopardem przebić. Oczywiście, Emil ma tam na samym czubku taki wrogu, kranwagon na pewno coś takiego ma. Jak patrzycie się na niego tak face to face, to po waszej prawie, czyli jego lewa strona, ma taki weak spot. Nie wiem jaki to jest dokładnie punkt, znaczy jak się nazywa, ale jest coś takiego i można go spokojnie przebić. No, ta penetracja 278 spokojnie wystarczy. Golda rzadko, rzadko kiedy używam. 323. I na goldzie z tą penetracją da radę przebić early pod odpowiednim kątem. I to naprawdę z takiego dystansu, że ten early już był tutaj w tej na, na samym tym. na tej granicy. pola widzenia, że tak powiem. Bitewka na początku nie jest jakoś mega ekscytująca. Tutaj postanowiłem robić jakieś blindfery, bo stwierdziłem, że tutaj mo mogą mieć lighta. Eee, o! Jest 260 ka Jakiego nie tutaj mogą mieć lighta? Eee, T54 Lightweight. I on może się czaić tutaj, w tym, w tym miejscu. To jest taki bardzo fajny spot. Do. Do, do spotowania, właśnie głównie tej strony 704 y, na przykład, no i No niewiele się pomyliłem. No, był po, po naszej części w tej linii 1-2, ale nie źle, źle. Ten źle ustawiałem, źle założyłem, że będzie stał akurat po tej stronie 401. Nie wiem, jak ja 260 trafiłem, cofając się jeszcze, połowa HP. Za nami I pewnie się, obśmiecie się jak powiem wam, że to jest moja rekordowa bitwa yy, Nie tylko na Leopardzie, ale też na ogólnie w WoCie Tutaj zrobiłem naprawdę mega wynik I to nie jest żadne tam 4, 5, 6 tysięcy Oglądajcie, dobra? Oglądajcie spokojnie Tutaj w Gardę W Guarda jest jak się nazywa po polsku, Boże Święty W Gwardziste. O, w końcu udało się go trafić. I bitwa jest naprawdę mega, mega wyrównana. Postanowiłem nagrać wam e, powtórkę. Na taki pierwszy materiał po takiej długiej przerwie, żeby trochę wrócić do, do tego nagrywania wota. Tutaj trzeba się będzie przygotować, żeby e, E4 wspierać, bo nasz heal padł totalnie. I ręka do góry. Niech podniesie ten, który zawsze. Ma team taki do dupy, można powiedzieć, który nie gra w ogóle na healu. Tutaj próbowałem mm, tego meda ściągnąć z, z takiej odległości raz czy dwa zdarzyło mi się strzelać tylko po tamtej stronie z, z D1 czy z C1 prosto na heal i strzeliłem tak prosto z dupy i za trzecim razem siadło, okazało się, że jakieś tam obrażenia zrobiłem. No, i jest E4. No i patrzcie, jak tutaj po prostu jest, jak to skill mówi, symulator farmienia botów. W momencie, kiedy Wasi stracą to wzgórze tego hila, warto czasami tego hila odpuścić, bo jak widzicie, z przeciwnicy z tego hila muszą wychodzić albo przez MIDA, raczej znaczy przez środek, ewentualnie tutaj od, od strony naszego kapa. Więc warto ich wpuścić, bo wtedy oni. Zanim wjadą na, na górę, no to zobaczcie, że oni już po prostu dolno, dolne płyty to od, odkrywają. Tak jak. Yy, kurde, tak jak niewiasta podnosi spódnicę i mówi: Patrz, patrz co mam. I oni tak samo mówią: Patrz co mam, zobaczcie, mam dolną płytę. Chcecie? Bierzcie kto chce. No i próbuję szukać tutaj różnych. różnych miejsc do oddania strzału. O, jest piękny strzał w. w piąteczkę Tylko 54 chyba trafię właśnie pod tym, pod tym wagonem. Leopard według mnie jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszym medem na daleki dystans, bo armora to on w ogóle nie ma, jego nawet ósemki przebijają. Bo, pokusiłbym się nawet, że nie jedna siódemka go da radę przebić ze standardowych pocisków. No, to nie wiem jak siadło, to jest chyba lag demka, ale tak jak mówiłem, że go pod tym wagonem ustrzelimy. Już mamy łącznie prawie 3900. Nie no, ponad, ponad 3900 yy, yy, łączonego, łączonych obrażeń. 3325 yy, bazowych obrażeń. No i stwierdziłem, że trzeba pomóc yy, E4 ewentualnie wejść ewentualnie wejść na heal i z tego heala bić yy, kapa. Bo teraz niby na tym kapie jest jeden czołg, ale stwierdziłem, że, o kurde, może zaraz tam jakiś drugi bot dojedzie i trzeba będzie po prostu na ten kap. Zasuwać jak nie wiem co. No, są, można niby trafić. Jest tutaj właśnie po tej stronie e, prawej. Ten taki. Kurde. Nie wiem, nie wiem jak to nazwać, ale jest właśnie taki e, weak spot tego e, Su-101. Gdzie można spokojnie go rąbać tam e, na bliski dystans. Nawet jeśli przytula się do Was, robi taki facehug, to można go łatwo, dosyć łatwo przebijać. Bo ten, sun, to jest taki można powiedzieć, mały, mały dzik. Taki, taki knur. Bo do niego prowadzi chyba. raczej on prowadzi do linii, ten. 268, wersja czwarta. I zastanawiacie się, czemu akurat leopardem gram. Wbiłem dych naprawdę mnóstwo. I pierwsza dycha po lewej stronie, na tej liście czołgów, jakie mam, to właśnie jest ten leopard. Stwierdziłem, że będę nie grał, dopóki nie wbije co najmniej. Drugiej biegłości, pierwsza już jest, jestem na poziomie mniej więcej około 74%. Naprawdę trzeba zrobić ponad 5000 bodajże obrażeń. Właśnie nie wiem czy na drugą, czy na trzecią biegłość. Wymagania są naprawdę wysokie, z tego co pamiętam. Teraz mogą być inne, bo te wymagania zwiększają zmieniają się wraz z, z wchodzącymi update'ami z jakimiś nerfami, buffami tutaj oczywiście wykorzystuję sobie krzaczki, żeby mnie nie, z, nie zespotowali można powiedzieć, że gra takiego typowego no nie fioleta, ale no taki zielony, niebieski gracz ogólnie teraz chyba w WN8 nie, nie, nie korzystam z żadnego moda, ale w WN8 mam mniej więcej teraz na poziomie chyba Prawie 1500, więc wydaje mi się, że jakimś takim botem nie jestem. Aczkolwiek do, do, do dobrych graczy naprawdę brakuje mi kurde lata świetlne. No, staramy się właśnie e E4 naszą bronić, ale się kurde nie udało. Zabrakło dosłownie półtorej sekundy, żebym mógł wystrzelić przed, tam, przed ich e I teraz 705A. Jest naprawdę. Mega mocnym czołgiem. Bardzo go lubię. I jak przyjdzie na niego pora, wydaje mi się, że 705A szybciej wbije trzecią biegłość niż leopardem. Takie jest moje zdanie. Według mnie ten 705A jest bardzo dobrym czołgiem. Najłatwiejszy chyba czołg do side scrapa. Można powiedzieć, że ten czołg jest takim poradnikiem side scrapowania. Przy nim naprawdę można się wiele nauczyć. I wiedział z którego krzaka. Go próbuję akurat tak, a bo zobaczcie, że z mnie pierdzielną za 782. No i byłem trochę zdygany, bo zostało mi już nie za 300 HP. Byłem dla niego na, na strzała. Stwierdziłem, że trzeba po prostu jakoś zmienić ten kąt, po pokazać się mu e, w tym krzaku nie, nie tak e, po środku, bo zazwyczaj w środek ludzie brnąć tylko tak bardziej na, na tą Kurde, jak to nazwać? Na, na skraj tego krzaka. Bo jak będzie strzelał we mnie, to bardziej w środek tego krzaka, niżeli na jakieś tam. Bardziej w prawo, bardziej w lewo. O, tutaj pisze czwórka. Very nice Leo, ale spokojnie. Leo nie, nie jest very nice. Mamy w tym momencie, z tego co dobrze widzę, ee, tak 8 killi. I niestety, na tych 8 będzie finał. Ale spokojnie! damage jeszcze zrobimy trochę. No i próbuję tego Skorpiona coverować. Nie chcę za bardzo podjeżdżać, bo jak, jak e 260 mnie zespotuje, to Emil dosłownie mnie zrówna z, z ziemią. Stwierdziłem że, stwierdziłem, że będę trzymał... Będę takim typowym Red Baronem. I będę trzymał się e bariery map. Że tak to ujmę. Ale najlepiej wydaje mi się, że schować się tutaj w krzakach, bo jeśli Emil jakimś cudem mnie zespotuje, albo będzie blindfire'ował, no to mam kilka krzaków do wyboru. To jest 260. I patrzcie, został mu 3 HP. 3 zasrane HP. Gdybym... Gdyby troszkę yy, był lepszy high roll, mam 420, a trafiłem go za 402, więc taki lekki yy, low roll poleciał. Gdybym go trafił, myślę, że Skorpion miałby teraz yy, troszkę więcej HP yy, niż yy, teraz. On ma w granicach chyba teraz 300, 300 HP. Tak zakładam. No i stwierdziłem, że ten skorpion będzie cały czas tutaj siedział no ale pada. Gdyby tam był to mój plan yy, jakoś by się sprawdził. A nie, sorry, mam 9 9 kili. Mój błąd. <grydy> Kurde, nie dowidzę. Myślałem, wydawało mi się, że będę miał tutaj 8 fragów. Ale nie jest nie jest najgorzej. I chciałem zakładając, że skorpion będzie żył, chciałem wyjść od strony ich yy, resp'a, żeby Taki mieć crossfire, że jeśli Emil zostanie zespotowany, to będę miał większe szanse na to, że, że, go, że go trafię. Na przykład Skorpion by wyszedł jako taki wabik, a ja bym go w tym czasie rąbał w plecy. No i jest Emil. Kurde, niestety prawie, prawie, że full HP. Stwierdziłem, że o, tutaj się ustawię, będzie, będzie fajnie, będzie zajebiście. Cofnie akurat Dubskiem trafię go... No i niestety, los chciał, że dostałem, można powiedzieć, jak to skill mówi, Snapshota, czyli po prostu taki nie, nie do końca wyejmowany strzał, gdzie ten celownik jeszcze jest duży. Pisałem z tym gościem po, po walce, pogratulowaliśmy sobie bitewki, i on stwierdził, że ten strzał był e, laki, e, że można było tutaj się nawet pokusić o to, że on by został z niewielką ilością HP, bo został mu jeszcze jeden, jeden pocisk. Gdyby go e, nie trafił, mógłbym go spokojnie dojechać, waląć po gąsienicach i objeżdżać go jak, jak, jak chcę. No ale lo, RNG, po prostu RNG nie wydymało. Mam tutaj niby e, 7667 e, damage'a, prawie 600 po. Sorry prawie 700, kurde piątka z szóstko mi się zlewa Prawie 700 po, po asyście Ale jak yy, spojrzeć na demko Zaraz wam pokażę Jak spojrzymy sobie właśnie na, na demko Tutaj czasami wrzucam sobie na, na swoje konto jakieś demka Które są faktycznie jakieś unikalne Mam prawie 800 damage'u de, yy, Tak to mniej więcej yy, wygląda Team score Ewidentnie pierwsze miejsce Gdyby, Gdybyśmy wygrali tą bitwę Myślę, że Ekspa można byłoby nawet szukać w okolicach 1500-1600. Ale Emil też naprawdę świetny, świetną bitewkę, bitewkę zagrał. No, sporo na minusie, ale kurde, co się dziwić po takiej bitewce. Także moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o taki pierwszy filmik. Jeśli chodzi o bitwy, może coś tam się uda ponagrywać. Oczywiście nie, nie wszystkie bitwy będą takie, że będę top 1. Jeśli chodzi o expa, jeśli chodzi o zadawane obrażenia, uszkodzenia Ale i czy też będę wygrywał czy przegrywał, to po prostu takie live bitewki z 2-3, tak jak skill mniej więcej nagrywa Jeśli chcecie to dajcie znać, napiszcie komentarz I co do tego wers Wersji wota Uno momento Ok, jestem. I słuchajcie jeśli chodzi o tego Wot e Managera, To właśnie w tym miejscu nie pokazują mi się Te wersje, które Pobrałem. Wchodzę przez import game klient i niestety, jeśli otwieram to, otwieram dokładną lokalizację tego folderu, to nie ma w ogóle tych plików. exe Nie ma nawet w ogóle tej, tej, tej wersji. Nic kompletnie nie ma, więc nie wiem tak naprawdę, jak to ogarnąć. Jeśli wśród Was jest jakiś mózg, który to ogarnie, to proszę mi to wytłumaczyć. I no, myślę, że jakieś tam stare. Jeśli uda mi się nagrać jakąś bitewkę, nie będę miał czasu tego nagrać i nagle pojawi się jakaś nowa wersja wota, żebym to po prostu Tedem na przykład mógł wam przedstawić czy coś tego typu. Także z mojej strony to tyle. Dzięki serdeczne i myślę, że do zobaczenia za niedługo, no może nie za rok, ale tak no za miesiąc. Trzymajcie się, strzałka.